STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. I wracamy do słonecznego, choć zimnego Belek. Z nami trener Rafał Grzyb. Trenerze, 4-1 zwycięstwo z drużyną Konia Sporo do lat 19. Jak pan oceni to dzisiejsze spotkanie? Jak ocenimy, na pewno to było przetarcie dla tych chłopaków, którzy w jutrzejszym meczu mają mniej zagrać, bądź nie zagrają w ogóle. Mecz na pewno pod naszą kontrolą. Myślę, że zwycięstwo zdecydowanie zasłużone. Oczywiście brakowało... Były bankamenty w naszej grze, ale myślę, że w tym momencie będziemy to później przeglądać. Jesteśmy zadowoleni ogólnie z tego spotkania. Dużo niedokładności jeszcze w tym wszystkim, ale myślę, że stopniowo będziemy szli i robili progres. Będzie dobrze. Występ kilku zawodników przychodzi mi na myśl, jeżeli mówimy o pozytywach. Przede wszystkim biegnącego właśnie w naszym kierunku Maćka Bortniczuka, autora 2 goli, ale też są inne pozytywy. Chris Twardek chociażby, 3. mecz z rzędu, 3. asysta. No jest generalnie na czym budować i też zawodnicy z Akademii, tak jak trener powiedział, mieli okazję się pokazać i chyba te szanse wykorzystali. Oczywiście, no po to zabraliśmy tych chłopaków, aby tutaj przede wszystkim zobaczyć w treningach oraz porównać ich w takim typowym treningu seniorskim oraz w grze przeciwko. Akurat dzisiaj zagraliśmy z chłopakami młodszymi, ale też wcale nie było powiedziane, że to nie był w jakiś sposób wymagający przeciwnik. Fajnie, że mają przede wszystkim szansę na to, aby pojechać z pierwszym zespołem na ich taki pierwszy, poważniejszy obóz. I liczymy, że będą w przyszłości takim dobrym, docelowym elementem wzmocnienia pierwszego zespołu. Już na sam koniec sprawa nieco bardziej przykra, ponieważ w pierwszej połowie boisko musiał opuścić Bartosz Kwiecień. Coś poważniejszego? Miejmy nadzieję, że nie. Bartek miał lekki uraz. Zgodził się na to, aby zagrać. Myślał, że jednak będzie wszystko ok. Jednak przy jednym z interwencji poczuł z powrotem ból i no nie chcieliśmy w żaden sposób ryzykować pogłębienia tego urazu. Dlatego też szybka reakcja. Dziękuję. I już jest z nami Maciek Bortniczuk. Cześć Maciek. Dzień dobry. 2 gole. Niezły występ, co tutaj dużo mówić. No na pewno cieszą bramki, ale jest jeszcze wiele rzeczy do poprawy. Szkoda, że też nie wpadła 3, bo na pewno wyglądałoby to dużo lepiej na papierze, ale tak jak mówię, no, mogło być jeszcze lepiej i mam jeszcze dużo do poprawy i nic, tylko trenować dalej. Jak patrzyłem na skład Konia Sporo do lat 19, z którym się dzisiaj mierzyliście, to najstarszy zawodnik był z rocznika 2002, no ale chyba nie można umniejszać wagi tego dzisiejszego meczu kontrolnego. Nie, widać, że zespół na pewno miał dużo jakości, ci chłopacy byli bardzo spragnieni gry, bardzo im się chciało, też chcieli pokazać się z bardzo dobrej strony i było naprawdę paru dobrych chłopaków, którzy zaprezentowali się, myślę, że z bardzo dobrej strony i był to przeciwnik bardzo wymagający. Nie jesteś jedynym z chłopaków z Akademii, który dzisiaj otrzymał szansę, na boisku był m.in. Miłosz Matysik, był też Jan Majsterek, sporo was przyjechało na ten obóz, ale chyba to, co najbardziej cieszy, to, że nie tylko przyjechaliście po to, żeby tu być, ale gracie w tych sparingach, łapiecie minuty. Tak, zdecydowanie, dla nas to jest bardzo dobra okazja i dobra szansa też sprawdzić się z tymi lepszymi rywalami, nie tylko z rywalami z Polski, ale też z zagranicy i mówię, to jest niesamowita szansa dla nas sprawdzić się, pokazać jak najlepszej strony i łapać to doświadczenie dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jest Przemek Pyskowski przed polem karnym, podał do Mateusza Wyjadłowskiego. Wyjadłowski, mamy 1-0. Jagiellonia prowadzi od 4 minuty z Konia Sporem do lat 19, 1-0 po bramce Mateusza Wyjadłowskiego. Bardzo dobrze popracowali w pressingu Jagiellończycy, udało im się całą akcję sfinalizować golem. To cieszy. Zobaczymy, jak wiele bramek dzisiaj będą w stanie strzelić piłkarze Jagiellonii. Jest Kamil Wojtkowski. Wojtkowski, czy zdecyduje się na strzał? Nie. Podanie na lewą stronę do Ariela Borysiuka i jest 2-0 w 9 minucie. Bardzo ładnie zagrali to Jagiellończycy. Kim jestem właśnie w tym formacie, czyli... I tutaj ponownie muszę zawiesić na chwilę głos, bowiem piłkarze Konia Sporu wbiegali w nasze pole karne. Faulował Jan Majsterek, zdaniem arbitra prowadzącego dzisiejsze zawody, 10 minuta i będziemy mieli rzut karny dla tureckiej ekipy. Ja mam oczywiście w pamięci to, co chcę Państwu przekazać odnośnie udziału Fiedzi Czernycha i Bartka Kwietnia w naszym quizie. Kim jestem? Ekipy, czyli Meraka. Jest nabieg na piłkę, jest strzał i jest bramka. 2-1 już tylko Jagiellonia prowadzi z Konia Sporem. 11 minuta, Bmerac autorem gola dla tureckiej ekipy.
Jest już sygnalizacja ze strony Przemka Mieskowskiego, jest dośrodkowanie i piłka przechodzi w niedalekiej odległości od lewego słupka. Patrząc z perspektywy bramkarza Konia Sporu po strzale tego, który najlepiej odnalazł się w polu karnym tureckiej ekipy, Bartosza Kwietnia. Rywalami i piłka na prawą stronę do Maćka Bortniczuka. Bortniczuk jest już w polu karnym drużyny Konia Sporu. Oddał taki centrostrzał w kierunku bramki tureckiej ekipy, ale piłka przeszła wzdłuż całej bramki. Nikogo tam nie było, żeby tę akcję zamknąć. Tamil Wojtkowski, na obieg wyszedł Kanadyjczyk Chris Twardek. Dośrodkowanie i jest bramka. Maciek Bortniczuk z golem, asysta Chrisa Twardka. Trzecia asysta Kanadyjczyka w trzecim meczu. Z drużyny przekazuje Damian Węglarz. Jest już dośrodkowanie i jest bramka. Drugi gol Maćka Bortniczuka bardzo ładnie dokończył, finiszował, sfinalizował to właśnie dośrodkowanie Fernanda Lopeza, nasz młodziutki napastnik. Wiecie na prawą stronę do Mateusza Wyjadłowskiego. Ten przed pole karne jest Fernand Lopez. Czy Hiszpan zdecyduje się na strzał? Zdecydował się, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką bramki strzeżonej przez tureckiego golkipera Konia Sporu. Zbiega do ośrodka, płaskie dogranie w pole karne do Ariela Borysiuka. Udało się naszemu kapitanowi oddać strzał, ale piłka przeszła w wysokiej odległości nad poprzeczką bramki Konia Sporu. Ariel Borysiuk ma już w dzisiejszym starciu jednego gola na swoim koncie. Był to gol na 2-0. Wcześniej bramkę zdobył. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.